Przede wszystkim znowu mam 7, dalszy ciąg, Rema na 3. Dobra, nie szczępiąc słowem, idziemy dalej, bić do klumy. Na przykład tego jednego. Myślę, że jest sprytny. Nie wiedział, że Rayman potrafi strzelać się, powiem. Dobra. Dostaliśmy kolejną puszkę. Co weźmiemy i. Ta. Tędy. Dobra. A co my tutaj jeszcze mamy? O, dobra. Podwieszenie. Jej, nieźle! A teraz tak samo, ale bez rąk. Spoko, żartowałem. A, wiem, że żartowałeś. Co my tutaj mamy? Jakoś ukryto. O, dobra, szkoda, że nie mam puszki, ale trudno. Dobra. Dobra, to wracamy. Tam na górę. A, musimy niby gonić Andrea i te sprawy. Chociaż muzyka wcale nie jest aż taka dramatyczna na sytuację. Okej. Okay. Tutaj mamy coś takie. Właśnie tak jakby motylki. Jak się je znajdzie, to one znikają. Nie pamiętam, czy to były, czy one coś robiły. W sumie będę musiał sprawdzić. Może to jakaś ukryta rzecz jest. Dobra? Czy coś tutaj jeszcze mamy z tyłu? Nie. Dobra? To idziemy. Coś tutaj mam? Nie za bardzo. Chyba nie. Dobra. Nieważne. To jest trudne wyzwanie, skaczące. Co my tutaj mamy? Kolejną puszkę. Przynajmniej ktoś, kto posiada puszkę. Jezu, stary, a co tu się dzieje? Może trochę ciszej, co? Spadaj, skarbie! Nie twoja sprawa! Nie, ale ten Andre jest kompletnie niemiłą osobą. Ktoś powinien się nim zająć. A, nie patrzę, nie patrzę, chyba. Musisz go znaleźć! Tak, musimy go znaleźć. Ponieważ zabawa w kotkę i myszkę to najwyraźniej coś, co Roklumy uwielbiają. Niczego nie przełacz. Okej. Musimy rozgonić te cosie. Niemiłe. Szybko! Znajdź Andre! Jest tutaj jeszcze parę takich miejscówek, które musimy wszystkie zbadać. Tak, w jednej z nich się kryje Andre. Spoil, spoil, to będzie zawsze ta ostatnia. Sobie wybierzemy jeszcze to. Raymanie, pędź, nim ciemność ogarnie cały świat, a z nim wszystko co dobre i piękne. Ups. Nie powinienem tego robić. Dobra. Andre naprawdę się nie śpieszy. O, i mamy Andre. Nie daj mu uciec! Ty nie daj mu uciec! Ty jesteś latającym cosiem. Serce świata! Tędy! Teraz w końcu sytuacja zrobiła się poważna. Ale Rayman jakoś to ogarnie, prawda? Rayman zawsze ogarnia sytuację. Według instrukcji możemy iść tędy. Tak, możemy. I żorował na casting do Spidermana 2. No, już wiemy, że Rayman nie został wybrany na Spidermana 2. Szkoda. Żeby wtedy coś było z tego filmu. Energie dzielą się. Nadchodzi zagłada. Okej. Coś mi mówi, że tutaj będzie coś. A właśnie. Ciekawe, co to jest właściwie. Dobra. Puszka. Jest tutaj. Zbieramy wszystkie rzeczy. Fajnie. Wcale się nie śpieszymy.
Nie to, że nie jest tak, że jakby świat się walił czy coś, nie. Trzeba podbierać punkty. Gdyby świat się walił, to przecież by ktoś nie postawiał tych kryształków tutaj. Prawda? Dobra. I tędy. Andre nie może tam wejść! Szybko! Łapko! No już chyba wszedł, więc go zapewne. Rayman! Tu jest! O! Globox! Siema! Zwykle zepsujesz sytuację? Nie, może tym razem Globox jako jedyny raz w grze uratował sytuację. Zobaczymy. Wygląda na to, że całkiem nieźle złapał André. Dobra. André! Gdzie jest André? Trzeba popytać mnichów. Okej. Okay. Jeżeli André chce zniszczyć świat przy pomocy dubstepów, to właśnie zaczął realizować swój plan. Może raczej pop? Raczej pop. O, ten Sieni. Siema. Ten Sieni zawsze muszę być na początku. O, fajnie. Globox połknął André. Moje, tak jak myślałem. André nadal żyje. Globox nie może przerywać koło serca. To zbyt ryzykowne. Globox to twój przyjaciel. Zaprowadź go do szamana w lesie czystych liści. To mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się André. No okej, okay. Skoro to specjalista, z pewnością będzie wiedział, jak to zrobić. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie. Mógł zmusić Globoxa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie 4! Nie, z pewnością nic takiego się nie wydarzy. W najbliższej przyszłości, ani dalszej. Okej, dobra. Wskakujmy do tego czegoś i... I chodźmy do tegoż... Nie do tego czegoś. Do tego czegoś. I chodźmy do tego szamana. Przy okazji... Znajdźcie najbardziej kreatywny... Najbardziej kreatywny poziom? Nie. O! Środek lokomocji, jaki powstał w grach. Jak wam się to podoba? Tak. W roku, w którym powstał Rayman 3, chyba zaczynały się jakby powstawać różne gry muzyczne. Typu... Oj, sorry. Guitar Hero. Więc chyba Ubisoft trochę chciał się załapać na trend. Okej, dobra. W każdym razie... Na poziomie nie można zginąć. Tylko co najwyżej można troszkę dłużej go przechodzić. Zawsze... Tak, zawsze ratuje nas Globox na takim dziwnym czymś. I nie pytajcie mnie... Nie pytajcie mnie, co to jest, ani dlaczego Globox to ma. Ani jak to steruje, bo to nie ma znaczenia. Spójrzcie na to, co nas otacza i przestajcie zadawać pytania po prostu. Po prostu słuchajcie się muzykę. Okej. Okay. Wcale nie obiecuję, że będę tutaj. I on. Idealnie. Przechodził. A nie, to raczej się nie wydarzy. Znaczy, że te platformy tak czasami dosyć... Tak, właśnie. Trudno na nie wskoczyć. Czasami wydaje się, że się doskoczy, a czasami okazuje się, że nie. Czasami się załapie i... No cóż. Aj. Nie powinienem wskoczyć po prostu na końcu. Zaraz zobaczę, jeszcze raz spróbuję. Muszę zdobyć te punkty. Nic mi nie dają, ale muszę je zdobyć. Ta, fajna. Wygląda na to, że troszkę jeszcze jej posłuchamy. Okej. Okej, czy jednak tam nie doskoczę. Dobra. Dobra. To dajmy sobie z tym spokój i przejdźmy po prostu bokiem. O! Tak trzeba było to zrobić. Ha. No cóż. Każdego dnia człowiek się czegoś uczy. A i tak umiera głupcem. Trendy. Ale tutaj są punkciki. Mm-hmm.
Naprawdę programistom, którzy tworzyli ten poziom, naprawdę dużo frajdy musiało dać programowanie tych wszystkich fraktali. Bo chyba to są fraktale, prawda? Okej. Okej, punkty ominąłem. To niedobrze. No to nadrobimy to. Dobra. I hop. Hop. Dobra, oznacza, że już jesteśmy prawie na końcu. Ostatnia ścieżka. I jej. I witamy w lesie czystych liści. Tak, sobie nowy poziom premiowy. Te poziomy premiowe może pokażę jakoś na samym końcu, jeżeli uda mi się dużo ich odblokować. Póki co, naprawdę, nie jest to nic specjalnego, ale zresztą nie będę spoilował. Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Zepsułeś, Globok, zepsułeś, wszystko psujesz zawsze. Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! A, jemu chce się pić. Ja potrzebuję lekarza! Szybko! Wiesz co, ja cię mogę leczyć. Przepalimy parę razy ci brzuch, to z pewnością Andrę wyjdzie. Nie masz nóg, a niedługo nie będziesz miał głowy! Ha, 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 ha. Szamana w lesie! Moje mrokluby już o to zadbają! Tak. Mrokluby teraz będą czaić się wszędzie. Więc to nie będzie taka prosta przechadzka. Okej, nie liczyliśmy wcale na proste przechadzki. Chcemy się zabawić, tak? Okej, dobra, co my tu mamy? Mamy. Tutaj potrzebujemy puszki, więc tylko tutaj możemy przejść. Okej, przełącznik. No jak na las czystych liści, to całkiem ciekawe tutaj struktury mają, muszę powiedzieć. O, mroklunu, więziły te maleństwa. Niezbyt to ładnie. Okej, no i mamy naszą pierwszą klatkę. Przynajmniej odpowiednik klatek z ramiona 2. Rozwalmy ją. Tak jak w jedynce, klatki powiększają nasze zdrowie. Jeżeli zbierzemy ich 6. Lecę, bo muszę policzyć dziury w szerze. Przy okazji zazwyczaj te sieni dają nam coś. Albo puszki, jakie które są nam potrzebne. No, czasami jakieś punkty. Dobra, się później zajmiemy. Tutaj jeszcze mamy coś? No chyba tyle. A! Skarbonka. Ha! Okej, dobra. Wichrowa puszka czasami odbija się od przeciwników. Więc można kilka na raz ranić. Albo Globoxa przez przypadek, tak jak w tym przypadku. Okej. Coś mi mówi, że tutaj znajdują się brokluby. Okej, to zdecydowanie nie jest brama, którą rozwalimy za chwilę. Okej, mroklumy, kto by się spodziewał? Rozwalmy je. Tak przystało. A tam jeszcze jeden uciekł. Mamy jakąś puszkę. O, nowa puszka. Przyjrzyjmy się jej. To jest bardziej puszka bojowa. Chyba tak to mogę nazwać. Rayman, te przebieranki robią się żałosne. W ogóle nie spełniają roli. Nikt cię nie pytał o zdanie. Okej, dobra. Puszka. Puszka bojowa trwa trochę krócej od zielonej oraz zwiększa zadawane obrażenia i pozwala nam niszczyć bramy. Okej, właśnie. Z puszką czerwoną możemy od razu niszczyć skarbonki. Nie trzeba nawet ładować. Okej, dobra. To chyba też było coś do uwolnienia. Tak, jakiś ten sień. Wasze punkty. Dziękuję. I jeszcze tą bramę zrobimy. Dobra. I w dół, i w dół. I w dół. A może powinienem włączyć helikopterek. Spokojnie, jesteśmy już niedaleko. Jeszcze 5 minut, słuchaj. Globox, jeszcze 5 minut. No i parę mroklumów.
Hejka. Okej, pewnie ci nie wystarczyło. Okej. Jeden puszczek blokady. A. Czasem jeszcze mieliśmy się mile obce przyciski. Okej, tak lepiej. Ja. Dobra, zobaczmy co tam ominąłem. Na pewno jakieś parę punkcików. Skarbonka. Coś jeszcze? Nie? Tylko wodę. Tak, przy okazji w Rainmanie 3 nie ma pływania. Więc lepiej nie skakiwać do wody. Okej, czy dostałem jakąś puszkę? No za to, że nie. Cóż, no to porozmawiajmy to. Miał puszkę, nawet bym wziął, żeby mieć bonus. Ale jak nie, to nie. Co tutaj mamy? Tego jeszcze jeden, tak. Dobra, i gdzie możemy iść? Chyba tutaj. Andre, proszę cię. Możesz być zły, ale nie musisz być taki niemiły. Okej, okay. Stało się to, czego wszyscy się obawiali. Globox napił się... soku. Będzie się to działo w różnych momentach gry. I zawsze będzie skutkowało inaczej. Ale cóż, generalnie nie jest to chyba zdrowe dla Globoxa. A coś... Tak, ten sok zazwyczaj nie jest zbyt dobrej świeżości. Okej, okay, dobra. Płynęliśmy sobie w górę. Globox okazuje się być świetnym pływakiem. Okej, okay, 70% może być. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Pewnie tam będzie więcej mrok lumów. W następnym odcinku przymierzamy dalej. Coś do picia, albo zrobię ci z flaków spaghetti a la Wiertara Kopara. W następnym odcinku. Daleko jeszcze do tego lekarza? W następnym odcinku nikt mi nie przerywa, kiedy zapowiadam następny odcinek. Poza tym zwiedzamy dalej Las Czystych Liści. No i doprowadzamy w końcu Globoxa do doktora, bo w końcu już niedaleko, tak? W końcu te sieni nie mogli nas przeteleportować. Że jesteś na ekranie, nie znaczy, że musisz szpanować. To w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.